Przecież my wiemy, to wszystko było, to nam prawdziwie się tam zdarzyło. Bóg jako dziecko wszak się narodził, dał nam zbawienie, niebo otworzył. Wielka więc radość ogarnia serce i wdzięczność wielka, bo któż nas więcej może co z siebie Bogu darować? Jak za to wszystko nam podziękować? Niech więc to nasze przedstawienie będzie mu od nas zadziękczynienie, bo tak wstępnie z serca zapraszam. Lecz jeszcze dodać tutaj na rewerze, że czas jasełek nam się odświeżył. I tak w jasełkach, jak w jasełkach. Gniewek aniołów, śmierć, diabełka i wielu innych. Lecz stwierdzić muszę, że wojna idzie o ludzkie dusze. Czasy dzisiejsze, zobaczcie sami, wszystko się dzieje przed świętami. Piekło i niebo przed sobą macie. Patrz więc uważnie, siostro i bracie. Szefie, cholera, znów idą święta. Znów miłość się będzie się rodzić przeklęta. Słusznie, Boruto, czas to przeklęty, bo nawet zbrodniarz robi się święty. W czas, gdy wigilia, śpiewy, opłatę łagodzą wszystkie myśli rogate. Będą przebaczać, składać życzenia. Ble, aż mnie wdrygnęło od obrzydzenia. Nikogo wtedy nie da się skusić, co gorsze, wielu z nich się nawróci. Wnet do spowiedzi, przyjmą komunię, a my wyjdziemy znowu na durniów. Olej, Boruto, trzeba to zapić, bo jak o tym myślę, to szlak mnie trafi. Mocne, bratku, to aż trzeszcze głowa. Musi to być chyba spod Michałowa. Ale wracając, coś trzeba zrobić. Pomyślmy, może zwiedzie się człowiek. Nie będziemy siedzieć, działać tu trzeba. Kontrofensywę zróbmy dla nieba. Więc cóż my zrobimy, panie cyferze? Wszak tam moc Boża. Nie wiem ja szczerze. Wiesz, szefie, jak trzeba komuś przyłożyć? U mnie jak w banku, liczby nie zrobię. Lecz z dyplomacją, jakby kto pytał... Wiem, żeś ty dury, gdzie jest Rokita? On znajdzie zawsze mi dobry pomysł. Sorry, nie przyjdzie. Szefie, jest w domu. W domu? A czemu nic o tym nie wiem? Teraz? Gdy jestem w takiej potrzebie? On zasłał, panie. Szpital go wzięli. Mówią, że coś mu tam usunęli. Trudno, Boruto. Więc radźmy sami, jak se poradzić z tymi świętami. No, ja tam nie wiem, o Lucyferze. Lecz jeśli pytasz, to mówię szczerze, ja bym tam zrobił z tych świąt bajeczkę. Nie trzeba dużo. Tylko troszeczkę. Mówić rodzicom, że to dla dzieci. Paczki, zakupy, choinka świeci. Dzieciom, że ważne tylko prezenty. I nie zapomną, że to czas święty. Brawo, Boruto. Słuchaj, co powiem. Pomysł genialny w swojej prostocie. Tobie alkohol rozjaśnia w głowie. Zmieszamy świętość w zwyczajnym błocie. Niech się śpieszą, niech denerwują. Niechaj w promocjach wszystko kupują i niech pieniędzy góry wydają, że to są święta, niech se wymawiają. Dzieciom będziemy szeptać, by chciały więcej niż by potrzebowały. Jak nie dostaną nowe komóry, laptopa, Barbie lub innej bzdury, będzie złość. Zabić od niego radę, a nam dopiero cię. Widzisz, Boruto, plan nasz gotowy, genialna myśl to. Nie dla idiotów, do dzieła ruszaj piekła zastępy. Nie będzie dzień ten więcej już święty.
Myśl ta przyznaję, aż mnie urzeka. Ze świąt zrobimy zwycięstwo piekła. I w tym też będzie zasługa twoja. Wypijmy za to, mordo ty moja. W nagrodę, kiedy już zwyciężymy, to se pojedziesz na Filipiny. Nie, tam boli głowa. Wolałbym bliżej. On to kino. Wnet w całym piekle wszystko zawrzało. Tysiące diabłów wylatywało, by nam na ziemi zeświadczyć święta, by to, co ważne w nich, nie pamiętać. Tymczasem niebie przygotowania, radosny nastrój, oczekiwania, wszyscy weseli, uśmiechnięci. Nikt nie przypuszcza, co piekło święci. Lisa Michale, jak tam na dole? Cześć Rafaelu, wszystko gotowe. Anioły jeszcze się uwijają, nawrócić grzesznych wciąż się starają. Adwent się kończy, czas czyścić duszę. Dobrze im idzie przyznać to duszę. Tu komuś szepną, nawróć się bracie, kiedy się wreszcie wyspowiadać. Innym poradzą, aby w te święta każdy o biednych także pamiętał. Godzę sobie śladem, właśnie łagodzą, wszystko by Jezus w sercach złożył. Świetna robota, wszak o to chodzi, by Bóg naprawdę wśród nich się zrodził. Przyznać ci muszę, kocham te święta, byliśmy wtedy w szopce, pamiętasz? Czy ja pamiętam? Stary, żartujesz, ja tamte chwile aż dotąd czuję, to najpiękniejsze moje wspomnienia. No ale popatrz, wszystko się zmienia. No, kurczę szczerze, jak zobaczyłem tę szopę, to się aż przestraszyłem. Myślę, ruina, mega rozwałka, a jeszcze zimno, jakby suwałka. Żeśmy się wtedy nacharowali, lecz wszystko żeśmy przygotowali. Ty, a pamiętasz, jak to Gabriel musiał anielskiej użyć swej siły, żeby odepchnąć od człowieka woła? Najpierw tłumaczy, że to dla Boga. Żeby się zechciał gdzie w pochodzić, a ten, że resiano nic nie rozumie. My tam ze śmiechu się skręcamy, on wściekły, że mnie pomaga. A co pamiętasz, jak święty Józef na tych cieniasów wtedy się wkurzył? Co dla Maryi miejsca nie dali? Jednemu to chciał laską przywalić. Jakośmy się wtedy powstrzymali. To też miał powód. Nasz dobry Boże, sam już myślałem, że przywalił. Tak śmiało odezwać się do Maryi. Ech, szkoda, żeśmy nie pozwolili. A jak królowie zmienili drogę, latam ja szukam, znaleźć nie mogę. Patrzę, a oni zamiast do szopy, do zamku poszli Heroda niemądrzy. Aleś się wtedy tam wystraszyłem. Boże mój, myślę, ja ich zgubiłem. A jak lekarze skrócić im szyję, myślę, trzeba wpaść tam i odbijać. Ale na szczęście nie trzeba było, choć żal, bo by mu chętnie było. A ci pasterze, co Gabriel budzi? Jezu, jak on wystraszył tych ludzi. Chyba z rodziną żeśmy stracili, zanim się w końcu uspokoili. Lecz trzeba im przyznać, kochani ludzie, żyli uczciwie w biedzie i trudzie. Sam Jezus potem przyjął ich w niebie, ja też często ich goszczę u siebie. A to pamiętasz, jak na Gabriel... No właśnie, uciekaj. Nie. Gdzie mu się podział, właściwie stary? Którego nie ma, wprost nie do miary. Coś tam mi mówił, że sprawdzić leci, czy aniołkowie pilnują dzieci. Potem miał sprawdzić wywiad raportu. On to ma siłę, ciągle by latał. Tu wszystko sprawdzi, tam dopilnuje. Ja i bez tego skrzydeł nie czuję. Ja tak skrzydła zleczenie czuję, to dwa Red Bulle se aplikuję. Cóż on, archanioł, służba i władza, lecz między nami trochę przesada. Co się stać może tuż przed świętami? Ot, powspominałbym trochę z nami. O nik mowa, leć Gabriel, ale zasuwa będzie za chwilę. Wiem, coś się chyba zdarzyło złego. Patrz, jak się śpieszy. Lećmy do niego. Gaba, poczekaj, coś się zdarzyło. Zasuwasz, jakby się gdzieś paliło. Chłopaki, zaraz wam wszystko powiem, lecz wieść przekazy najpierw przed Bogiem. Oj, będzie bieda, oj, będzie się działo. Zaraz wam powiem, najpierw do Boga. Stary, coś się strasznego tam stało. Ja raz widziałem taką twarz jego. To było jak zdradził Lucyfer. Wówczas do Boga wlał, jak wilę. Jestem, już jestem. Już wszystko mówię. Słuchajcie, wiecie, porządek to ja lubię. Więc myślę, sprawdzę, czy gwiazdka świeci. Jak tam do świąt szykują się dzieci.
żeby się czas jeszcze nie dłużył, sprawdzę raporty aniołów stróżów. I wiecie, kurde, jak popatrzyłem, to się tam całym aż przeraziłem. Każdy z dzieciaków myśli o świętach, o komórkach, laptopach, prezentach. Nikt, lecz nikt o Bogu już nikt nie pamięta, tak jakby Pan Bóg im nic nie znaczył. Wszystkie dzieciaki? O, ja pierdacze. Nie, no nie, wszystkie, lecz straszna większość. Czytam i myślę, serce mi pęknie. Przecież ty serca nie masz w ogóle. Ej, się nie czepiaj. Mówię, co czułem. Nawet te dzieci nasze kochane, co się modliły wieczorem i rano, często o Bogu już także myślały. I raptem teraz nagle przestały. Czytam raporty, jeden za drugim, i myślę, stało się coś wśród ludzi. To niemożliwe, by takie dzieci nagle zaczęły tak same grzeszyć. I to tak wszędzie, miasto czy wieś, więc poleciałem do CBŚ. A stamtąd to już w te pędy gnam, co sił nam skrzydłach do CBA. Chłopaki zgroza, tam 100 z raportów o wszech obecnych działaniach czortów. Co namawiają ludzi do siebie, żeby nie myśleć o Bogu w niebie. Pytam anioła więc dyżurnego, czemu nie mówił, że jest coś złego? A on mi na to, że nie chciał straszyć. Bo przecież święta prawie za pasem. Natychmiast więc go zdegradowałem i do sprzątania nieba wysłałem. Lecz co się stało, to się już stało. Chłopie, więc mało czasu zostało. Pan Bóg już całe niebo obudził. Czerwony alarm, ratujmy ludzi! Całe więc nasze anielskie plemię leci ratować ludzi na ziemię. Więc czego jeszcze my tu gadamy? Już szkoda czasu, zasuwamy. Kurczę, jak kiedyś razem na złego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tu w akcie drugim będzie w niedzielu starcie dwóch mocy, czarni, a nie. A wojna idzie o ludzką duszę. Wynik? Zagadką przyznać to muszę. Teraz przyniśmy się już do domu, w którym się rzeczy dotąd nikomu nieznane, straszne, nad będą działy. Tu się trzy światy teraz spotkały, bo piekło będzie tutaj kusiło, a z drugiej strony niebo broniło tych, co po środku ludzkiej rodziny. Ciekawe rzeczy więc z tym żyły. Chodź tu i ucz się, jak ludzi kusić. Specjalnie ciebie wziąłem, boś głupi. Mam ja cię tutaj nieźle podszkolić, więc wnet agresję w tobie wyzwolić. Mówię ci szczerze, kawa na ławę. Masz udowodnić, że jesteś diabłem. Lucyfer bardzo nie lubi tego, kto nie jest draniem, nie kocha złego, a ty, choć młody, masz złą opinię. Nie wiesz, nie kniesz, uczysz się pilnie. Lucyfer prosił, bym cię pilnował, do bycia diabłem cię przygotował. Ja tam się z tobą cackać nie będę. Skoro trafiłeś pod moją komendę, jak parę razy oberyjesz skórę, zaraz poczujesz opiekło miłość. Ale ja przecież nic nie zrobiłem. No właśnie, lepiej. O tym mówiłem. Lecz ja się staram. O co wam chodzi? Starasz, nie starasz. Walnąć nie szkodzi. Kimże ty jesteś? Diabłem rogatym. Kim jest Lucyfer? Mamą i tatem. Czy lubisz niebo? Niebem się brzydzę. A ludzki podmiot? Ich nienawidzę. Przestań się mazać. Jeszcze raz mówię. Wiesz, ja przecież tego nie lubię. Jeszcze cię inne diabły zobaczą. Nie ma zmiłuj. Chłopaki nie płaczą. A teraz ruchy. Robota czeka. Będzie tu zaraz kusić człowieka. Znaczy ja będę. Ty nie przeszkadzaj. A jak dam rozkaz, będziesz pomagał. A czy koniecznie razem iść muszę? No nie. Ja tego durnia uduszę. Skąd nam się wzięła taka poprawka? Więc rozkaz. Skusisz tego dzieciaka. Basiu, Angeliko, dzieci. Tato już wrócił. Miał jeszcze parę rzeczy dokupić. Sprzątnijcie prędko swoje pokoje. Piorunem pójdzie, jak się wypoje. Za co weźmiecie? Pomóżcie sobie. Ej, powiedz, ani mi to jest boli. Znowu będziesz za nią sprzątała? Niech se posprząta pokraka mała. Nie daj się dłużej wykorzystywać. Nie jesteś tutaj służącą chyba.
ani mi w głowie. Niech ona raz posprząta. Nie jestem tutaj żadna służąca. Kochanie, czemu mówisz tak brzydko? Dzieci, no proszę, sprzątnij cię szybko. Powiedz, że nie chcesz, że źle się czujesz. Nie chcę, nie będę. Źle się dziś czuję. No dalej, teraz niechże ona odpyskuje. Czy ty byłbyś nie zechciała? Hej, skąd się tu wzięłaś i kim ty jesteś? No, ja tego, znaczy, ja tego... Nie bój się. Wybacz, że przestraszyłam. Sama przecież się wpierw nie przedstawiłam. Dzień dobry, nazywam się Basia. Dzień dobry, Basiu. Nazywam się Diabełek. Co ty wyprawiasz, ty durna pało? Czy ci się mózgu przestawiało? Zamiast ją kusić, ty się przedstawiasz? Masz ją do złego namawiać zaraz. Nie, ja nie umiem i to jest wstępne. Zaraz ze złości to chyba ja pęknę. I co się tak gapisz, dziewczyno wstrętna? Ona jeszcze mała, więc ciągle święta. Dlatego widzi ciebie i mnie. Naprawdę? Święta? Tak jak ci w niebie? Teraz żeś przebiął. Dostaniesz baty. Ach, boję się, ja chcę do mamy i taty. Czy ty, co ty tu wrzeszczysz? No się uspokój, zamknij się. Może posprzątać pokój. W tym samym czasie dyżurny w niebie widzi, że znowu ktoś jest w potrzebie. Więc stąd nas nic je naszą przerwiemy. I wnet stop klatkę zastosujemy. Halo, halo, oddaję głos do studia. Kurczę, znów włączył się pokusy czujnik. Znowu grasuje diabeł rozumnik. Anieli, halo, jest któryś wolny? Wszyscy te w terenie? No tak, stan wojny. Kurczę, nie mogę wszak zejść z dyżuru. Może jest choć ktoś z naszego chóru. Słuchajcie, znowu są zagrożeni. Znowu jest sygnał pokusy z ziemi. Nikogo nie ma. Ja tylko jestem. Trzeba, to pójdę. Przestraszysz dziecko. Ej, już nie przesadzaj, że go przestraszę. W końcu i tak go kiedyś zobaczę. Jak brat kadrowy chętnie pomoże. Widzisz, mam długi przed Panem Bogiem. Ostatnio bardzo imprezowałam i wszystkich planów nie wykonałam. I było z tego opóźnienie. Film nawet o tym był, oglądałeś tytuł Poszukać przeznaczenia. Więc nie mędrykuj, pokaż mi drogę, jak nie ma innych, chętnie pomogę. No dobra. Tutaj jest Maria, tylko ich tam nie pozabijaj. Jak tylko jakiś anioł przyleci, poślę go zaraz tobie z odsieczą. Odsieczą? Stary, co do siekania, poradzę sobie ja bez gadania. Boże, jak mi się za to dostanie. Panie, czemu na mojej zmianie? Aniele, czekaj! Co ty zrobiłeś? Zdurniałeś? Śmierć tam na nich puściłeś. Ach, Mikołaju, wyjścia nie miałem. Aniołów nie ma, to ją posłałem. Trzeba ją było zostawić tutaj. Samemu lecieć. Oj, głupiś, głupiś. Śmierć może nawet pomóc chce szczerze, lecz że na radę diabłu nie wierzę. A jak zobaczy, że jej nie idzie, wkurzy się strasznie. Pamiętasz Blidę? Na rady boskie, co ja zrobiłem? Matko Najświętsza, już ich zabiłem. Słuchaj, ja lecę ich tam ratować. Nie rycz, lecz arkaniołów mi sprowadź. Rozkaz. Więc ruszaj, będę za chwilę. Sprowadzę ich choćby i z Chile. Akcja niedzielska, lecz już wracamy do domu, który dobrze już znamy. Lecz dodać muszę, nie tylko tutaj, diabeł wciąż kuszą jak tu, bolta. I namawiają wszystkich bez święta, o Panu Bogu już nie pamiętać. Trwa ofensywa, straszna, piekielna, lecz już tam walczy z nimi brać dzielna. Anieli stróże dwoją się, troją, więc już piekielne noce się boją, bo wynik walki już przesądzony. Choć diabły mają rogi, ogony i choć ich walczy tu cała kupa, lecz w starciu z niebem diabeł to cienki bolek. Lecz tu, w tym domu, to inna sprawa. Diabeł Bolta to nie zabawa. No i aniołów przecież brakuje. Jeszcze i śmierć się tutaj ładuje. Tu się straszliwy konflikt szykuje. Pędzi Mikołaj, czy uratuje?
więc tu zostań. Będzie Mikołaj, czy uratuje, więc tu zostańmy, bo dziać się może. Za chwilę wiele. Boże mój, Boże! No, kochaniutka, nawrzeć nam. Co ci ta córka ciągle tam chrzani? Ty wciąż harujesz, sprzątasz, gotujesz. Czy ci ktoś kiedyś za to podziękuje? Czego tak stoisz? Czego tak patrzysz? Powiem ja ojcu, jeszcze zobaczysz. Chyba jak proszę, możesz mi pomóc. Sama mam tyrać ciągle w tym domu? Odbyś się, odbyś. No nie bądź ciapą. Powiedz, co myślisz na mamę taką. Ciągle coś każe, ciągle się czepia. Przecież wiadomo, że ty wiesz głupi. Ja nie pomagam, ja nic nie robię, nieprawda? Nieprawda, państwu, wypraszam sobie. Czego się zgapisz? No kuź dzieciaka małego. Niechaj też powie coś matce złego. Nie będę kusił. Dość, chodź tu, Basiu. Nie płacz już, nie płacz. Tyś nic nie zgrzeszyła. Wina to jego. Nie płacz, kochana. I tak masz dobrze. Ja nie mam mamy. A więc tyś taki? To jawna zdrada. Zatłukę w piekle ja tego gada. Dobrze, że mała tylko go widzi. Sam se poradzę. Drzej się, ma się wstydzić. To tak się zwracasz do swojej matki. A więc nie będzie komórki nowej, dopóki będziesz miała bałagan, nigdzie nie wyjdziesz, totalny szlaban. Tak? No to dobrze, to zobaczymy. Mogę tu siedzieć choćby pół zimy. Kocham to robić. To właśnie święta. Nikt już o Bogu tu nie pamięta. No, nie rycz jeszcze. Troszkę poczekaj. Na męża teraz tu ponarzekaj. Gdzie on się podział? Nigdy go nie ma. Że na zakupy to pewnie ściema. Pewnie gdzieś pije z jakimś kolegą. Po co ja w ogóle wyszłam za niego? Czemu to robią? Będą się bili? Oni się nigdy tak nie kłócili. Nie bój się, Basiu, to jego wina. To przecież diabeł. Pa, o, pa, gadzina. Ech, ja też diabeł. I ja tu winny? Ty jesteś dobry, ty jesteś inny. Ja jestem dobry? Mi ciągle w życiu złym być kazali. O piciu, biciu, złości mówili. Ja nic takiego jeszcze nie słyszał. Dzięki, koleżanko. Naprawdę? Będziesz moim kolegą? Choć chciałbym bardzo chyba. Nic z tego. Lecz cóż to? Kto to? Ktoś tu nadchodzi. Na Lucyfera. To śmierć tu wchodzi. No jestem, jestem. A, to Boruta. Oj, atmosfera już nieźle struta. Czegoś przylazła? Nie wie się nudzi? Słuchaj, Boruta, odpuść tych ludzi. Czyś ty zgłupiała, kościsty wraku? Idź się ty goń stąd do Iraku. Nade mną nie masz władzy, żar. Tak? Więc ją skoszę. Będzie zabawniej. Ot, zagroziła, jak czerpieć muszę. Tni, to se zaraz wezmę jej duszę. Tak, ale wtedy stąd pójdziesz sobie. Warto, choć szkoda, że zginął człowiek. Czy ona zabić chce moją mamę? Czekaj! Ale ja za to dostanę. Nie krzywdź jej, proszę. Nie dam mi zabić. Natychmiast masz ją tutaj dostawić. Co jest, do czorta, zlot dziwów z raju? Czego ty szukasz, ty, Mikołaju? Odejdź stąd prędko, bestia przeklęta. A wiem! Jesteś tu, bo idą święta. Wiadomo, paczki, świeczki, prezenty. To sobie popatrz, jak taki święty. Piekło zrobiłem i ze świąt bożych. Zjeżdżaj, bo zaraz ci tu przyłożę. Tylko, że tutaj zdziałasz niewiele. My teraz w piekle, a nie w kościele. A w ich sercach zło i żal i nienawiść. To moją tarczą. Nie dostaniesz. No co się tak gaflisz? No tnij ją wreszcie. Nie stara, odchłoń. Masz rację, znów by były kłopoty. Dzięki. Nie mam tu dziś nic do roboty. Zbytnio nerwowa, to mi nie służy. Wszystko przez niego, to on mnie wkurzył. Któż to śmierć wkurzył? To z piekła szkoły. Ach, Bogu dzięki, są archanioły.
żeśmy zdążyli. Hej, to nasz zdrajca Boruta. No patrzcie, bracia, kto by przypuszczał, że ktoś go będzie do domu wpuszczał? Sam on tu przyraz i wszystkich skłócił, i na mnie nadkrzyczał, i jego przewrócił. Widzisz nas, mała, cóż dobry Boże, czasem nas dziecko zobaczyć może. Nie mi się, krzywdy więcej nie zrobi. Teraz się odwróć. Co chcecie zrobić? Cóż, przyjacielu, nic szczególnego, trochę z kropiwy cięty kolego. Woda święcona. Woda święcona, dobraj sobie, no przecież krzywdy nie zrobi tobie. Nie, nie, ja żałuję, ja nie chcę już złego. Ja się wyrzekam piekła całego. Ja Lucyferem gardzę, bez kitu. Pokrop go w gębę, nie znoszę krzyku. Z wahaniem, bo wiedzi, że ten jest mały. Cóż cię panom chyba krótki tego? Nie, on nic nie zrobił tutaj złego. On mnie pocieszał i mamę bronił i nawet sobą mamę zasłonił. Co coś ty powiesz? On naprawdę gada? Prawdę zaświadczam, on nam pomagał. Żeby nie on, to byłoby grubo. Bracie, więc zostań anielskim duchem. W niebie? Anioł? Naprawdę mogę? Pewnie. Za chwilę przed Panem Bogiem powiemy, jak się tu dzielnie sprawiłeś, jak z poświęceniem ich tu goniłeś. Hurra! Więc idę dzisiaj do nieba! Niech żyje Pan Bóg! Takich nam trzeba. A czy to prawda, że u Was, to znaczy u nas w niebie, wszyscy kochają Boga i siebie? Prawda, nasz bracie. Bóg jest miłością. Miłość zwycięża nad złem i złością. Bo tam, gdzie niebo, tam dobro wszędzie. Zobaczysz, każdy kochać Cię będzie. Lecz przecież ogon, drogi, jam czarny. Nie bój się, z czasem będziesz normalny. Teraz, gdy będę przed Panem Bogiem, będę mógł zawsze pomagać Tobie i będę blisko, czy w dzień, czy w nocy, proś śmiało, zawsze, gdy trza pomocy. Choć gdy podrośniesz, mnie nie zobaczysz, więc że ja będę, to nic nie znaczy. Lecz nie polecę, by być już w niebie. Pozwólcie, rzeknę mu coś od siebie. Masz i ode mnie, ćwoku przebrzydły. Więcej nie będziesz gnębił mnie nigdy. Przecież przez całe życie mnie zła uczyli i nienawiści, złości uczyli. Więcej ja nie chcę być już szatanem. Rozumiesz w końcu, ty podły draju? Reagujemy i go bronimy. Tam przez chwilę nic nie widzimy. Starczy już, spadaj. Lecz jeśli wrócisz, zmówić różaniec tu będziesz musiał. Puśćcie, nigdy nie wrócę. Przysięgam na mą diabelską duszę. No, diabeł z głowy. Lecz patrząc w koło, ogólnie mówiąc, nie jest wesoło. Mała zmartwiona, te dwie skłócone, weź tu człowieku, babę za żonę. Trzeba tym ludziom pokój przywrócić, by się przestali przez święta puścić. Już nie denerwuj, odpuść sobie, zaraz posprzątam, pomoże tobie. Ty przecież jednak dobra dziewczyna, czy ci się młodość nie przypomina? Też miałaś trudny wiek hormonalny, powód do kłótni zbyt banalny. Słuchaj dziewczynko, przestań się wkurzać, weź se lusterko. Podmarli, nie strasz ludzi. Powiedz przepraszam. Pamiętaj, że pokorne dzielę dwie matki z siebie. Teraz ty, mała, zadziałać musisz. Pamiętaj, miłość tak lody kruszy, więc już do dzieła twoja to rola odegrać postać tu mediatora. Kogo? Mediatora. Aha, dobra, to lecę najpierw do mamy. Mamusiu, pokój my posprzątamy. Nie płacz, proszę, przestań się smucisz. Przecież i tatuś już zaraz wróci. Kochane dziecko z ciebie, skarbeczku, no już nie płaczę, dobrze, córeczko. Angela, proszę, przestań się gniewać. Sprzątnę twój pokój, jeżeli trzeba. No proszę, przestań miny te robić. Masz tu cukierka, chodź się pogodzić. Pobudź się z mamą, choć czasu szkoda. Nie bądź, proszę, głupia jak woda. No proszę, siostrzyczko, masz rację.
rację chyba. Stopki za złości. Tak czasem bywa. Całkiem się tym mądra, choć jeszcze mała. Chodź, odkręcimy, co naplątałam. Mamo, przepraszam za to, co było. Wybacz, coś we mnie naprawdę stąpiło. Chodźcie, córeczki. Przepraszam także. No, wszystko gra już. Ja tu Lewandowskiego w narodowej kadrze. Ale wyszła nam scena tkliwa. Jak M, jak miłość co najmniej bywa. Jak to w jasełkach baby zobaczą, to na mój beton nam się zapłaczą. No co, kochani, możemy lecieć. Wszystko już chyba dobrze na świecie. Zewsząd dochodzą dobre raporty, żeśmy przegnali piekielne czorty. Pokój zagościł już w każdym progu i ludzie znowu myślą o Bogu. Ach, to ostatni, już bardzo krótki. Wszystko, co było brzemienne w skutki, już się zdarzyło w poprzednich scenach. Niebawem koniec już przedstawienia. Na ziemi dobro więc zwyciężyło, choć widział każdy, łatwo nie było. Zewsząd anieli diabłów przegnali, o Bogu wszystkim przypominali. I się udało, mimo prezentów, choinek, jedzenia, to były święta. I każdy człowiek przypomniał sobie, że to Zbawiciel, sam leży człowiek. I każdy, kto choć przez chwilę poczuł, że Pan w jego życie też wkroczył, by przebaczenie dać mu miłość i wielu życie odtąd zmieniło. A nam tu dodać tylko zostało dwie sprawy. W niebie wiele się działo, bo jak co roku w tę noc niebianie znów przyszli oddać hołd swemu Panu. Maria, tak jak wówczas trzymała Dzieciątko Święte, szczęśliwa cała, a święty Józef jak tamtej nocy co chwilę skrycie ocierał oczy. Nawet zwierzątka były te same, bo też zasługę miały przed Panem. Swoim oddechem wciąż Boga grzały. Chyba kolędą tak także mruczały. Przyszli pasterze i trzej królowie, byli święci też młodziankowie, święta Elżbieta, Jan i Zachariasz, i za nimi brzmiał już święty Rodkardiarz. Więc przyszli wierni apostołowie. No i rzecz jasna, też aniołowie. I wszystkich świętych całe miliony, tłum nieobjęty, nieprzeliczony. A gdy już wszyscy hołd mu oddali, to przed Maryją wraz poklękali. I głos się jeden odezwał wszędy, święci zaczęli śpiewać kolędy. A każdy śpiewał w swoim języku, a że języków tych jest bez liku, wszystkie te głosy w jedno się zlały, chwałą na wysokości Boga podziwały. Tymczasem w piekle straszliwy dramat, bo nie udała się nocna zmiana. Lucyfer klął, niebo piekło truchlało, nieźle się też po łucie dostało. Dodać tu muszę rzecz jeszcze znaną. Uważać trzeba, by nie mieszano nazwiska Boruc z Borutym Janem, tym jest bramkarzem, tamten szatanem. To ważne swoje usprawiedliwienie, zresztą nieważne. Siarce smażenie to jest dla ciebie za mała kara. Ot plan wymyślił, oj, będzie siara. I na dodatek jeszcze, żeś zdrajcą. Każę ci za to, zobaczysz, co ja ci każę. Stop, Lucyferze, plan wymyśliłem. Lecz se wypraszam, zdrajcą nie byłem. Nie? A kto mnie tam i piekło wybierał się wszystkiego? Bratku, to gorsze niż szkolna afera. Myślisz, że skąd wiem i kto mi mógł donieść? Wszystko mam nagrane na dyktafonie. Ale jak tylko tak, żartowałem. O, żart był świetny, aż się uśmiałem. Och, tak, och, ty też swój humor zaraz poczujesz. Mówię ci, od śmiechu się ugotujesz. Lecz, Lucyferze, plan mógł wypalić. Mogę, to ja cię z piekła wywalić. Lepiej by nam się tu wszystkim żyło, gdybym wychrzanił to głupie ryło. Lecz nie, zaletka by była kara, bo gdzie jest zbrodnia, tam musi być ofiara. Plan tyś wymyślił i nie wypalił. Wniosek? To durnie mi doradzają. Tak, jestem durniem. Plan ci ten dałem i wykonać się go starałem. Lecz chyba jeszcze durniejsza głowa co mi kazało go zrealizować. Oj, chyba nie tak trochę zabrzmiało i ja nie chciałem. Ty durna, Paweł, właśnie wyzwałeś mnie od debili? Swojego szefa?
za co? Służę układnie, bo widzisz, kocham cię jak Irlandię. A że gorące me jest uczucie, każę cię właśnie do kotła wrzucić. A potem 6 lat go trzymać nad parą gorącą. Panie! Bajbaj, maszkarado! Ot tak z Boruto się rozprawiłem, od tyle, że gniew swój nasyciłem. Nie on tu winny. Rzecz to jest pewna, lecz szef nie może popełniać błędów. I to jedyne dziś me zwycięstwo, bo znowu piekło poniosło klęskę. Co bym nie zrobił, jestem szatanem. Z góry przed Bogiem ja już przegranym. I tak już będzie po koniec świata. Idę, przy ludziach nie będę płakał. W końcu szczęśliwie nastąpił kres. Dobrze, że płaczę na nim sam pies. Niebo jak zawsze zaś się raduje, a z nas już każdy wam też dziękuję.